Cześć, z tej strony Tomasz Hajto. Dzisiaj zajmiemy się testem aut wyścigowych. Dzisiaj McLaren. Zaczynamy. Więc z tego co widzę jest bardzo szybkie auto, ale też mało skrętne. O kurde, mało benzyny. Dobra, musimy jechać gdzieś. Dobra, to auto jest naprawdę mało skrętne. Co się dziwić? Takim jeździli w Need for Speedzie. Dobra, to auto jest mordęgą. Ale wiecie, raz nad wodem, raz w wąwozie. Ale w tym momencie jesteśmy pod mostem. O, stacja benzynowa. Zatrzymajmy się. Otwarte. Halo? Jest tu kto? Chciałem kupić benzynę. Ja... Halo? Frejerzy? Halo? Chciałem kupić benzynę. To jest napad. Dzień dobry. Tego nie było. Dzień dobry. Kupić benzynę. Co chce pan kupić? Diesla. A, benzyna. To proszę podjechać tutaj. Oj. Z tym będzie problem. Z tym będzie mały problem. Dobra. Prawie jest! Proszę, proszę tankować. Do pełna! Chwila. Okej. Tak. Proszę panić do kasy. Będzie się należało 150 dolarów. Dobrze. Dobrze, proszę płacić. Proszę płacić. Dobrze. Oczywiście, proszę. Możemy jechać. Ty wandalu! Ściłeś mi stację ocztu! Chodź tu wandalu! Jak to się jechało? Dobra, to chyba tutaj. Wypróbujmy drifty. Idealnie. I wyskocz ją, kurwa. Auto Tomasza Hajto się wywaliło. Ale Tomasz Hajto, siłą swoich wielkich mięśni, postanowił je obrócić. Ciężki jakiś. No to jedziemy do miasta. Zrobimy to, o czym marzyłem przez tyle lat. A mianowicie przejechać starą babę. Oraz nie ponieść za to żadnych konsekwencji. Och, przyszłam na zakupy. Znosiowi zrobię karetkę. Idziemy dalej. Wywalone, nic nam nie przeszkodzi. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Na pasach jebłem babę. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Szefie, misja wykonana.